Cześć, witamy w ZAIX Academy. W tym filmie opowiemy Ci, jak poprawnie zarejestrować utwór w serwisie ZAIX Online. Wejdź na stronę online.zaix.org.pl i kliknij ikonę Zaloguj się w lewym górnym rogu ekranu. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta w naszym serwisie, wybierz opcję Utwórz konto. To prosty, intuicyjny proces, który zajmie Ci dosłownie kilka minut i wyposaży w informacje o wszystkich potrzebnych formalnościach, które musisz dopełnić. Utwór zgłosisz poprzez zakładkę Rejestracja utworów, znajdującą się po lewej stronie ekranu. Tu również możesz sprawdzić status poszczególnych utworów zgłoszonych elektronicznie z Twoim udziałem. Ważne! Wielu twórców próbuje zgłosić utwory w niewłaściwym miejscu serwisu ZAIX Online, wchodząc w zakładkę Utwory, następnie Niezarejestrowane i próbując kliknąć Zarejestrować utwór. To nie jest klikalne polecenie. Dlatego przypominamy i podkreślamy, że rejestracja utworu odbywa się wyłącznie poprzez zakładkę Rejestracja utworów, znajdującą się w menu po lewej stronie ekranu. Po wejściu na stronę Rejestracja utworów wybierz niebieskie pole z napisem Zgłoś utwór. Po kliknięciu tego pola pojawi się strona z ogólną informacją na temat rejestracji utworów. Po zapoznaniu się z materiałem zawartym na stronie kliknij Dalej i przejdź do zgłoszenia utworu. Na kolejnej stronie podaj tytuł utworu i, jeśli posiada, tytuły dodatkowe, podtytuły. Podaj czas trwania w minutach i sekundach, określ warstwy, właściwie ustawiając suwaki, aby zgłosić utwór słowny, muzyczny lub słowno-muzyczny. Wybierz rodzaj utworu z rozwijanej listy. Kliknij Dalej. Teraz podaj imiona i nazwiska twórców lub ich pseudonimy. Twórcę możesz wyszukać po nazwisku, zarejestrowanym pseudonimie lub numerze IPI. Uzupełnij też udziały dla poszczególnych twórców, pamiętając, że na cały utwór przypada 100% w prawach publicznych i 100% w prawach mechanicznych. Czym są te prawa? Prawa publiczne to wynagrodzenie autorskie z tytułu eksploatacji utworów w radiu, telewizji, internecie lub podczas koncertów oraz z tytułu wyświetleń i publicznego odtwarzania. Prawa mechaniczne to natomiast wynagrodzenia z tytułu sprzedaży nośników mechanicznych, takich jak płyty CD czy winyle. Po uzupełnieniu tych danych przejdź do kolejnej strony, klikając przycisk Dalej. To już przedostatnia strona w całym procesie. Wybierz język utworu słownego lub słowno-muzycznego oraz zaznacz, czy utwór jest współautorski, czy może też jest utworem połączonym do wspólnej eksploatacji z innym utworem. Utwór współautorski jest to utwór, który powstał w wyniku twórczej współpracy co najmniej dwóch osób, bez względu na to, czy pochodzące od współtwórcy wkłady składają się na niepodzielną całość, czy stanowią odrębne utwory. Natomiast utwór połączony jest to utwór powstały z połączenia co najmniej dwóch odrębnych utworów, których twórcy nie współpracowali podczas ich powstania, ale zdecydowali o ich połączeniu, celem wspólnego rozpowszechniania. Tak powstałej całości, na przykład wiersz i utwór muzyczny, muzyka, które stają się połączonym utworem słowno-muzycznym. Na tej stronie możesz również dodatkowo podać numer ISRC, International Standard Recording Code, międzynarodowy standardowy kod nagrań, oraz wykonawcę utworu, nazwisko lub pseudonim wokalisty, nazwę zespołu. W przypadku utworu, którego tekst ukazał się drukiem, możesz nawet podać informacje dotyczące wydawnictwa dla warstwy słownej. Kliknij Dalej. To już ostatnia strona tego procesu. Teraz musisz już tylko dodać pliki, czyli dokumentację zgłoszonego utworu. Nagranie MP3 lub WAV dla utworu muzycznego, tekst w postaci pliku PDF dla utworu słownego, nagranie plus tekst dla utworu słowno-muzycznego. Teraz pozostaje już tylko kliknięcie Złóż w ZAIX-ie oraz zadeklarowanie, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. To ważna formalność, więc podejdź do niej poważnie. Świat praw autorskich bywa czasem zawiły i niezrozumiały, ale spokojnie, ZAIX Akademia służy pomocą. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, napisz do nas poprzez nasz formularz kontaktowy na stronie akademia.zaix.org.pl. Postaramy się pomóc.